Za chwilę odsłuchasz podcastu o Metaverse, w którym w formie debaty wraz z Arturem Roguckim i Filipem Beźnickim pochylamy się nad różnymi koncepcjami i rozwojem tej technologii. To specjalny odcinek poświęcony jednemu z tematów naszego Trendbooka, czyli e-booka o trendach w marketingu i biznesie. Zapraszam Cię do odsłuchania pozostałych odcinków i do przeczytania samego e-booka. Wszystkie linki znajdziesz pod tym materiałem, sprawdź je koniecznie, a teraz zapraszam Cię do przesłuchania tego odcinka. Cześć, nazywam się Damian Jemioło i jestem dziennikarzem portalu Nowy Marketing PL, a moimi gośćmi są dzisiaj Artur Roguski. Dzień dobry, witam. I Filip Beźnicki z Hafas Media Group. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj sobie będziemy prowadzić debatę na temat metaverse i na temat tego, czy Mark Zuckerberg uratuje pół Ziemi. Zaczniemy sobie właśnie od Marka w sumie, bo on uważa, że do Metaverse wejdziemy, a właściwie zaczniemy z tego korzystać jeszcze do końca tej dekady. To zostało mu w zasadzie tylko 8 lat, niecałe nawet. I czy to w ogóle jest dzisiaj możliwe na takim poziomie czysto hardware'owym, software'owym i infrastrukturalnym, aby stworzyć tak zaawansowane cyfrowe środowisko dla milionów, a może nawet miliardów osób? Gdzie w formie tego jakby no trochę VR-u przenosilibyśmy się, się po różnych w zasadzie wirtualnych lokacjach, czy takich wewnętrznych światach wokół Metaverse. Czy może Mark Zuckerberg po prostu rzuca jakimś buzzwordem, który ma jedynie rozbudzić naszą wyobraźnię i dostaniemy mocno okrojone na początku środowisko, podobne na przykład do Horizon Worlds, które teraz widzimy. Pierwsza rzecz, nad którą powinniśmy się zastanowić, czy my już nie żyjemy w jakimś metawersie? po każde środowisko, do którego wchodzimy. Czy jesteśmy tutaj w studiu nagrań, to jest jedno, jakiś świat. Zaraz wejdziemy, pójdziemy do biura, do pracy, to będzie inny świat. Wieczorem zrobimy sobie partyjkę, nie wiem, League of Legends czy Fortnite, i to będzie inny metaświat. Więc z tak na dobrą sprawę my już i tak żyjemy w metaświatach. Markowi bardziej chyba moim zdaniem chodzi o to, że byśmy mieli większą swobodę w przenikaniu, przechodzeniu między tymi światami i przenoszenia różnego rodzaju np. dóbr cyfrowych i bardziej mogli je doświadczać. Jeśli chodzi o samą infrastrukturę techniczną, tutaj wiceprezes Intela bodajże stwierdził, że żeby ta wizja, którą pokazywał Mark Zuckerberg, była realna, to moc obliczeniowa wszystkich komputerów, wszystkich urządzeń elektrycznych, które mają jakiś zbudowaną pamięć, procesor, na świecie musiałaby się zwiększyć tysiąckrotnie. Więc tutaj jest olbrzymi próg, który trzeba przeskoczyć. Być może tego progu nie przeskoczymy. I wizja Marka Zuckerberga, gdzie będą hologramy, gdzie awatary, którymi będziemy z których będziemy korzystać, będą. Miały emocje, nie będą takimi zwykłymi, jakimiś kreskówkowymi awatarami, tylko będą rzeczywiście nas praktycznie jeden do jednego odzwierciedlały, jak w Gwiezdnych Wojnach. Tam rycerze Jedi się spotykają na tym swoim spotkaniu, tam zawsze ktoś jest w formie hologramu, tak? Żeby generować taki hologram i przesyłać go w czasie rzeczywistym na różne miejsca w planety, no to trzeba mieć też olbrzymie szybkościowe łącza, tak? Więc to jest olbrzymi problem, żeby to było w takiej wersji full pro ostatecznej, i, i myślę, że tutaj będzie potrzebne, nie rozwój metavers, tylko prawdopodobnie jakiś przełom technologiczny w wynalezieniu nowych materiałów, nowych procesorów, nowych sposobów na przesyłanie energii, więc tutaj myślę, że, że to metavers w ciągu następnych jak wspomniałeś, 8 lat nie ma szans raczej stać się takim medium, takim światem, którym sobie Mark wymarzył. No ty tak. jak na to patrzysz Filipie, tym bardziej, że często się dziś tutaj pojawiają właśnie głosy, że tam jakaś firma pracuje nad rozwojem Metaverse, jakaś firma będzie chciała stworzyć metaverse, Czy w ogóle jest to możliwe, żeby jedna, nawet tak duża korporacja jak Meta, chociażby Microsoft, Nvidia czy Epic Games, które też planują stworzyć swoją własną wersję Metaverse, czyli Megaverse, mają w ogóle możliwość stworzenia takiego środowiska cyfrowego? To wszystko zależy od tego, jak sobie zdefiniujemy Metaverse, bo na początku, cofając się jakby do, do podstaw, po co w ogóle Mark to zrobił, nie jesteśmy po imieniu, ale tak pozwolę go sobie okay. nazywać. Kiedy to Facebook prowadził? Facebook to. Powiedział w ogóle o tej zmianie na meta, wtedy, kiedy miał duże problemy, po pierwsze, z dalszym wzrostem swojej bazowej usługi, czyli Facebooka. Jakby kończyła się liczba użytkowników, którzy mogą to używać, kończyły się też jakby dalsze możliwości rozwoju, jeśli chodzi o monetyzację tego. Więc dla niego to jest ucieczka do przodu. To jest zdefiniowanie pewnej wizji, dzięki której jego organizacja, czyli meta, może mieć jakąś wizję, żeby dalej się rozwijać i dalej wzrastać, bo jakby tutaj Facebook cały. Więc to jest jakby taki cel. Sformułowanie pewnej wizji, którą chcemy za X lat osiągnąć. To, co to, on to, to powiedział w ciągu tych paru lat, pewnie to jest niemożliwe. Tak, tak tu, tu, tutaj się zgodzimy, chociażby z punktu widzenia jakby możliwości sprzętowych. Jakby jeśli chodzi o spojrzymy sobie też sprawdzimy te dane, ile sprzedało się na świecie setów wiarowych jakby takich do, do użytku do ludzi, to to jest liczba kilkanaście milionów rocznie globalnie. Więc jakby to jest bardzo niewielka liczba, porównując z jakby do, chociażby do adaptacji smartfonów, no których już jest X miliardów jakby na, na świecie. Więc jakby pod kątem tego, żeby to faktycznie trafiło pod strzechy, żeby ludzie z tego zaczęli korzystać w tej formie może w jakiej mamy to w głowie, no to na tą chwilę i w ciągu najbliższych paru lat y, prawdopodobnie będzie to po prostu po prostu niemożliwe. Natomiast y, y, mówisz o firmach, które budują swoje metaversy, i y, bo metawers możemy, y, możemy go zdefiniować na kilku poziomach, jakby stworzenie pewnego wirtualnego środowiska, jakby w którym możemy się poruszać, to już powoli staje się w jakiś sposób realne. To ma bardzo ograniczone możliwości, ograniczone też pod kątem tego, kto może tam wejść, bo to zwykle są na tą chwilę jakby jednak zamknięte środowiska w jakimś tam stopniu, a metavers, idea metaversu polega też na tym, żeby to było właśnie, też już użyję ten Web 3.0, jakby chodzi o to, żeby to było otwarte, żeby każdy jakby też mógł się tam, więc na tą chwilę to jest bardziej pewna idea, natomiast powstają pewne praktyczne jakby zastosowania tego chociażby ten świat decentralized jakby sandbox to są już takie pokazanie że w jakim, na jakimś poziomie jest to możliwe, natomiast sama meta na tą chwilę jakby ona zdefiniowała pewną wizję przyszłości, którą jak widać większość ekspertów jakby bardzo jakby chętnie podchwyciło, że, jakby, że to jest faktycznie to, jak będzie ten internet wyglądał za, za x lat. Natomiast w praktyce, na tą chwilę, na no niewiele to się tak naprawdę przekłada. Jest to pewna wizja organizacji, że zaczynają nad tym pracować. To na pewno motywuje je do tego, żeby w ogóle inwestować jakby w chmurę, w, jakieś, w cyfrowe rozwiązania. Natomiast sam Metaverse jakby na tą chwilę nie daje takich jakich wielkich możliwości i prawdopodobnie w ciągu kilku lat to, to nie będzie jakiś taki wielki przełom. No bo nawet jeżeli spojrzymy sobie, jak to wyglądało, no, kilku ludzi siedzących w sali yy, z rączkami, tak, no to czy taka konferencja jest dużo lepsza od, nie wiem, spotkania na Zoomie? Jakby na, nawet jakby na tym poziomie zastosowania, które zostało pokazane, to nie jest aż tak wielki, wielki przełom. Więc tutaj pewnie musimy poczekać jeszcze chwilę, zanim w ogóle firmy i organizacje wymyślą jeszcze lepsze zas zastosowanie do tego typu technologii. Bo to, co mamy na tą chwilę, to jest trochę myślenie tym, co mamy teraz, i zastanawianie się, jak nową technologię możemy wykorzystać. A Pewnie, wiedząc to, co teraz, nam jest ciężko nawet pomyśleć, jakie zastosowania to, to może mieć. Natomiast, przykładając to do tego, co robimy teraz, czyli na przykład wideokonferencji na Zoomie, no to sam Metaverse nie jest jakimś krokiem naprzód, że to zmieni to, nie wiem, jak się spotykamy. To więc, jakby tutaj. Może, może w ten sposób odpowiem. No i tutaj wspomniałeś o Decentralandzie, czy Robloxie tak. i innych tego typu platformach i to jest bardzo ciekawe, bo ja też na przykład widzę, że niektóre marki ten, takie wielkie, globalne zaczynają komunikować, że wchodzą do Metaverse, albo mają jakieś tam, prowadzą jakieś pierwsze wydarzenia w Metaverse, tylko że w rzeczywistości to w zasadzie nie jest Metaverse, tylko właśnie wejście na przykład do takiego Robloxa, Decentraland i innych tego typu platform, które są tak naprawdę kolejnymi wariacjami tego już legendarnego Second Life, po prostu. Czyli bardziej to są gry MMO, niżeli stricte taki faktycznie wirtualny świat, do którego możemy wejść i się poruszać po różnych płaszczyznach. Owszem, my to możemy sobie tworzyć jakieś wirtualne lokacje, ale w Minecrafcie też sobie możemy tworzyć wirtualne lokacje, sobie postawić z klocków, co mniejsze znaczenie ma moim zdaniem. I w zasadzie właściwie dlaczego marki komunikują to jako wchodzenie do metavers, kiedy tak de facto nie do końca to robią i nawet nie zawsze z tymi, chociażby Robloxem czy Decentralandem, nie zawsze trzeba się nawet połączyć przez Google VR, bo często te gry są też obsługiwane tak po prostu w formie jakichś platform, aplikacji na po prostu PC-cie chociażby. Rozmawialiśmy jeszcze zanim zaczęliśmy tutaj rozmowę oficjalną, że każdy ma trochę inną definicję Metaverse. Od początku, kiedy Mark wyskoczył z Metaverse, był problem z definicją. samego wystąpienia i z tego, co mówił Mark Zuckerberg, ciężko było wyciągnąć w ogóle taką definicję, taką esencję. I każdy, myślę, rozumie metavers po swojemu. Ma swoją jakąś inną definicję. Dlaczego marki wchodzą? Wiadomo, najlepsza komunikacja, najbardziej skuteczna, opiera się bardzo często o trendach. Skoro jest trend Metaverse, no to marki próbują w ten trend też w jakiś sposób wejść, w jakiś sposób zaistnieć, tylko bardzo często to jest strzelanie do muchy z armaty. To jest wykorzystywanie metaversum do jakichś konkretnych czynności zachowań konsumenckich, które już, już są opracowane od dawna i działają. Dobrze, tak? Na przykład wirtualne sklepy, jakieś hm Nike i tym podobne, gdzie kupujemy ubrania. Czy to w ogóle robienie zakupów przez Metawers ma jakikolwiek sens, skoro mamy lata doświadczeń, dekady, praktycznie e commerceu który jest do końca zrobiony. Zatąd, to mogłoby mieć sens, gdyby te środowiska były takie bardzo rzeczywiste, realne. I na przykład mój awatar byłby dokładną reprezentacją mnie, to wtedy jakby mógłbym sobie przymierzyć takie ubranie wirtualnie sprawdzić, czy będzie nam nie pasować, bo na przykład mój awatar będzie świetnie oddawać moją sylwetkę, wiesz, moją strukturę skóry i tak dalej, ale to jest potężna, potężna, moim zdaniem, daleka przyszłość. Tylko to możesz, to można tak. zrobić niekoniecznie w metawersie, bo ja to już po prostu. Narzędzia e commerce są w ten jest, sposób tak. jakby skonstruowane, są, że... są aplikacje Augmented Reality na telefony, gdzieś stoimy sobie w szatni i no tak, możemy sobie przymierzyć, tak, więc już to narzędzie zostało zrobione, już możemy sobie przymierzyć dane ubrania i, i, i no bardzo często jest, że sposoby, na które markom wydaje się, że ludzie będą wchodzić w metavers, będą zakładać te gogle, które jednak trochę ważą i trochę, trochę jest męczące z nich korzystanie, zwłaszcza no dłużej. Skończy się to na tym, że ktoś być może to zrobi, ale na jednym wypróbowaniu po prostu jako nowości się, się skończy, tak? Ktoś wejdzie do sklepu H&Mu, czy innego klienta, pochodzi i nigdy tam nie wróci. Dalej będzie robił zakupy w tradycyjnym sklepie albo w sklepie internetowym. To nie jest tak, że meta wersji, to, że marki próbują coś robić nagle przekreśli lata doświadczeń całego e-commerce. Ten e-commerce zawsze będzie dominujący i dlaczego nic nie. Nie wyprze. Kolejna kwestia jest taka, że dużo firm, dużo marek, zwłaszcza tych globalnych, tych dużych, ma pewne swoje budżety na, na działania reklamowe, na, na wchodzenie właśnie w takie nowe rzeczy, bo ich stać na to, żeby zaryzykować określony budżet i najwyżej to nie wypali, a na przykład później sobie w cudzysłowie pluć w brodę, że, że, że w ten meta, weszli w jakąś inną technologię, weszli, weszli za późno. Dokładnie, jakby tutaj duża część organizacji ma te budżety podzielone w ten sposób, jest taka stara zasada, jakby 70-20-10, gdzie te 10% właśnie jest przeznaczone na takie zupełnie nowe rzeczy, eksperymenty, które mogą nie wyjść. No i jakby tutaj pewnie jakby to, to ten, ten metawers na tą chwilę jest w tych 10%, czyli pewnym eksperymencie, który, który, który może nie wyjść. Natomiast no, oczywiście są, są inne powody, jakby bardzo duży powód jest po prostu powód PR-owy, jakby na tą chwilę, mimo, że tam konsumentów wielu nie ma, jest taki też śmieszny rysunek, gdzie dwóch Marketerów jakby stoi i mówi chwilę poczekaj, jakby konsumenci za chwilę się pojawią. No, ci konsumenci jakby na razie do końca się nie pojawiają w tym metaversie, natomiast oddźwięk w branży jest spory. Jakby news PR-owy idzie, my o tym rozmawiamy, więc jakby taki, taki, taki pęd pod kątem, żeby mówić o organizacji, mówić, że nasz dział marketingu czy, czy agencja coś, coś super zrobiła nowego. Czy nawet dostać nagrodę, no bo, bo, bo tutaj też nie pracując w branży, trochę więcej kto jak działa. Jakby te nagrody też napędzają i agencje, i marketerów. I jakby na tą chwilę, jakby zrobienie tego typu nowej rzeczy, to też jest duża szansa na to, żeby dostać pewną jakby kreatywną nagrodę. Więc jakby tego też bym nie deprecjonował, bo, bo to jest teraz taki obszar, gdzie potencjalnie trochę łatwiej ten, te, te nagrody będzie dostać. Po prostu niewiele osób to robi, więc. Automatycznie, jeżeli ja cokolwiek zrobię, no to wyróżnię się jakby w tej banieczce marketingowej. Tylko cały czas wracamy do tego, że mówimy o marketingowej bańce. Jakby nie mówimy o tym, że to dociera jakoś szeroko do konsumenta, że to ma jakąś realną, dużą wartość, jakby dla, dla odbiorcy. Natomiast jeszcze czymś innym jest wejście w pewne gry środowiska typu, typu, typu Roblox czy Fortnite, bo tam to może mieć sens z punktu widzenia dotarcia do określonej społeczności. Natomiast to, to tak, tak jak też mówiłeś, to nie jest nic zupełnie nowego. Tak? To po prostu dostało nową markę, jakby taki nowy brand wejścia w Metaverse. Natomiast w dużej mierze jest to coś, co my znaliśmy od dawna, tylko teraz dostało takie jeszcze trochę nową, fajną, fancy jakby nazwę, przez co to się robi jeszcze ciekawsze. Zrobienie nagle skórek w Fortnite przez, przez NFL jest traktowane jako Sposób wejścia w metavers, jakby na jakimś poziomie. Natomiast te mechanizmy były już wcześniej, i w ogóle też jest jakby taki, taka jedna z myśli, że jak metawers może działać, to że właśnie on będzie dosyć efektywny w dotarciu do określonych społeczności skupionych wokół jakichś zainteresowań, wokół jakichś gier. I co do tego, to może być fajne narzędzie. Natomiast na tą chwilę, jeśli chodzi o dotarcie do takiego Masowego konsumenta, no to to jest ciekawostka, to jest coś fajnego w branży, natomiast to, to nie ma przełożenia jakby na, no na wyniki jakby marki, na, na szczególnie na, na pewno na wyniki dużych masowych marek. To, to, to na razie jest jakby. Jesteśmy daleko przed tym, żeby to miało jeszcze jakieś przełożenie na, na te marki. No bo tutaj wspominaliście o tych ruchach PR-owych, też mnie to zastanawia właśnie, no bo PR, PR, tylko też jeszcze kwestia tego jaka ta kampania będzie mieć sentyment, jak będzie odbiór, no nie? I tutaj nie mówię tylko i o właśnie odbiór w bańce marketingowej, bo to może być świetny, ale chodzi mi właśnie o odbiór konsumentów. Czy paradoksalnie nie będzie tak, że tego typu kampanie, gdzie tam mamy wydarzenie w Metaverse, konferencję w Metaverse i się okazuje, że jest Pięć osób i to jeszcze dodatkowo w takim środowisku graficznym bardzo, bardzo słabym, który no nie reprezentuje tak naprawdę w pełni naszych możliwości technologicznych i tego czym by mogło być Metaverse w przyszłości, to paradoksalnie nie zaszkodzi adaptacji tego, czy ludzie sobie nie pomyślą, że ej to przecież to wygląda jak jakaś gra MMO z przed 20 lat. Na razie sobie nie pomyślą, bo ich tam nie ma. No, ale <laughs> więc, widzą to, wiesz, na YouTubie widzą to. Na, po prostu na YouTube, no ale wiesz, tak. no, jeżeli oglądamy na YouTubie i sobie popatrzymy na przykład na ten koncert znany Kajstravisa Scott'a, jakby w Ale, tak, Al ale to jest zupełnie no, ale, ale to wygląda dobrze. Jakby, to jeżeli wygląda ktoś świetnie, widzi tak, to, tylko, to z zewnątrz i ogląda na przykład na YouTubie, no to może być zainteresowany jakby tym. Natomiast no, to jest do społeczności osób grających w Fortnite. Nikt to nie gra w Fortnite, nie zrobi sobie specjalnie konta pewnie, żeby ten koncert zobaczyć. To jest jakby się działanie dedykowane jakby do pewnej grupy osób i marketerzy bardzo często przeszacowują efekt takiego dotarcia na jakby szerszą grupę docelową, bo on, on faktycznie jest efektywny, ale, ale do dosyć wąskiej grupy jakby. Ale wydaje mi się, że na razie ciężko mówić o jakimś spalaniu jakby metaversu, bo po prostu, wiesz, my sobie o tym mówimy, ale znowu jakby wyjść jakby do, do ludzi, no to oni się... My się nie zastanawiają tak nad tym, jak to będzie funkcjonować. Jeżeli to w końcu do nich dotrze w jakiś sposób, to myślę, że to już też powoli będzie jakaś taka forma, która będzie dla nich atrakcyjna. Na, na tą chwilę jakby myślę, że nawet tego typu akcje one raczej metaversu nie spalą na tej zasadzie, bo po prostu jakby to, to, to jest zbyt jeszcze wąska, zbyt mało ludzi jakby o tym, o tym wie, żeby to Jakoś realnie negatywnie odbiło się jakby na przyszłej percepcji jakby tego medium. W ogóle ciekawe czy w Kan niedługo nie powstanie kategoria nagród za działania marketingowe w Metaverse. Ale się śmiem, bo na przykład w takim Fortnite czy Ubisoft to już parę lat temu w KAN były nagrody za to, że ktoś wszedł w uniwersum na przykład Fortnite, a tam były chyba bodajże burgery Wendy. Były, były też kampania z, z NPC-kami w Obisoftu robiona, tak? więc więc tych nagrodzonych kampanii, które tak na dobrą sprawę robiły to, co teraz uważa się za wejście do metaversum, już, już kilka było, więc tak jak wspomniałeś, no, to jest to samo nazwane e, na nowo, tak jak kiedyś był content marketing. No. Działania sprzedaż za pomocą treści jest znane od 200 lat. No, pierwsze przykłady. A tutaj nagle w branży wyszło nowe, nowe stwierdzenie, nowa definicja, nazwa. Ona była sexy, marketerzy ją podchwycili i z nami to zostało. Zobaczymy, czy zostanie z nami Metaverse. Ja bym jeszcze wrócił do kwestii dotyczących tego sprzętu, przez który się musimy łączyć po prostu z wirtualną rzeczywistością. Tutaj wspomniałeś, Arturze, że tego VR są takie średnio jednak przyjazne dla po prostu na razie odbiorcy, na to, że są troszeczkę ciężkie. Faktycznie człowiek się w nich troszkę męczy i też w zasadzie nie ma jakby dużo sprzedanych. To jaka technologia by mogła nam tutaj bardziej pomóc? Bo gdzieś tutaj się na przykład mówi na to, o chociażby soczewkach AR rozszerzonej rzeczywistości, które gdzieś opracowuje Apple. Czy to by mogło nam zastąpić takiego VR? Tak i jeśli chodzi o metaverse to zdecydowanie bardziej widzę to, że na codzienny użytek właśnie ta rzeczywistość rozszerzona za pomocą okularów soczewek będzie miała lepsze wyniki z kilku powodów. Po pierwsze, jeśli chcemy wejść w wirtualną rzeczywistość, to niestety musimy Pogodzić się z myślą, by to ładnie nazwać, oddajemy bezpieczeństwo świata rzeczywistego, w którym jesteśmy. Nie możemy iść ulicą, na przykład z poczty do kawiarni i założyć sobie okularów do wirtualnej rzeczywistości, iść tą ulicą i być jednocześnie w wirtualnej rzeczywistości. Bo albo się z kimś zderzymy, albo samochód nas przejedzie, tak? To nie jest tak, że do wirtualnej rzeczywistości sobie wejdziemy. Tak, jak korzystamy z mediów społecznościowych, wyciągamy telefon i patrzymy Instagrama, TikToka, Facebooka czy jakąkolwiek inną aplikację. To jest bardzo duża przeszkoda. Druga przeszkoda przy wirtualnej rzeczywistości to jest zmęczenie. Tutaj trochę jednak nasz układ nerwowy wariuje. Ponieważ ma dwa różne sygnały. Jedne pochodzące z wirtualnej rzeczywistości, drugie z. bo nasze ciało dalej siedzi, dalej odczuwa, tak? Układ nerwowy. Więc to jest trochę, trochę męczące. Wystarczy poszukać sobie. Jest kilku YouTuberów, którzy zrobili eksperyment, czy, czy blogerów technologicznych, którzy przez 24 godziny mieli na sobie VR, nie zdejmowali go przez 24 godziny. Większość z nich stwierdza, że za żadne pieniądze nie powtórzyliby tego eksperymentu. Po prostu ich to totalnie wymęczyło i, i ja z doświadczenia, na przykład grając w gry, wiem, że półtorej-dwie godziny grania i ja już muszę odpocząć, bo, bo i nogi bolą od skakania, biegania, i też gdzieś tam zaczyna być. Skołowacenia człowieka po prostu, że, że za długo jest się w tej grze. I paradoksalnie jedyną rzeczą, która moim zdaniem, teraz wirtualną rzeczywistość może podciągnąć, są gry, które bardzo dynamicznie ta branża się rozwija, ale to też nie będą takie gry, bo na przykład usiąść przed komputerem, pograć w Minecrafta czy w Fortnite'a, dobrze wiemy, że niektórzy potrafią mi 10 godzin. Bez wstawania siedzieć przy komputerze i nie będą aż tak e, zmęczeni jak po półtorej czy dwóch godzinach w, w wirtualnej rzeczywistości. Więc te soczewki, które dadzą nam możliwość korzystania po prostu na zawołanie, czy okulary, gdzie będziemy mogli, nie będziemy musieli sięgać po telefon, tak jak teraz na zegarkach, smartwatchach możemy odpisać na SMS-a, zobaczyć podstawowe wiadomości, maila przeczytać, nie wyciągając telefonu z, z, z kieszeni, no to tak samo ta wirtualna rzeczywistość sprawi, że w ogóle nic nie będziemy musieli wyciągać, tylko mrugnięciem oka czy śledzeniem gałki ocznej będziemy mogli zarządzać swoją obecnością w internecie, jednocześnie idąc ulicą czy, czy załatwiając jakieś swoje inne sprawy. Więc jeśli chodzi o właśnie metavers, to myślę, że prawdziwym takim przełomem jakimś kołem napędowym, czymś co, co, co to ruszy do przodu, właśnie prędzej będzie yy, rozszerzona rzeczywistość niż wirtualna. Tak, tu się, tu się zgadzam. Jakby jeszcze taka ciekawostka a propos jaki VR ma wpływ na nasz organizm. To też był taki eksperyment, że ktoś bodajże grał w Minecrafta przez 24 bądź 48 godzin jakby z przerwą na sen, bez przerwy w VRze. I w Minecrafcie doba trwa kilkanaście minut, więc po tym okresie jego organizm zaczął się przestawiać jakby na ten rytm dobowy z Minecrafta, jak on już zjadł, no, tak, tak. Natomiast no też VR, nasz organizm jest tak skonstruowany na tą chwilę, że on nie może być zbyt długo. natomiast też z punktu widzenia praktyki, no to jest często tak, że my no, zakładamy, jest ten pierwszy hype, że gramy, 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 a potem odkładamy to w bok i już sobie te gogle leżą jakby gdzieś w kącie, to dużo jakby takich, też takich tam historii, więc Augmented Reality, czyli AR, czyli właśnie takie dużo łatwiejsze korzystanie, naturalniejsze dla nas, oczywiście ono się będzie w dużej mierze wiązać z rozwojem sieci 5G, no bo jakby to, to, to jest też duży skok jakby i też jeszcze zobaczymy, jak to wpłynie na tam jest generalnie integrowanie takich elementów, Właśnie środowiska online nowego do naszej rzeczywistości i, i możliwość to, z tego korzystania w intuicyjny i prosty sposób, no to jest na razie troszkę science fiction, bo, 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 bo były też takie aerowe próby. No. Chociażby Snapchat wypuścił takie okularki, spectacles, jakby, i, i one też były taką próbą. Natomiast no to też jakoś się bardzo, bardzo nie przyjęło. Tak jakby to jest nadal y, gadżet dla niewielu, niż coś, co weszło y, właśnie i ludzie zaczęli tego używać, bo, 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 bo jest tak wygodne. Natomiast na pewno tak zastanawiam sobie tutaj rozmawiając, my czujemy, że to ma duży potencjał, jakby to, to bo, bo po prostu to może być użyteczne, to może być wygodne, wchodzimy do sklepu, jesteśmy w stanie w łatwiejszy sposób, nie wiem, dowiedzieć się o składniki kawy, yy, zamówić tą kawę, to, to, to ma pewien potencjał. Na tą chwilę jeszcze jest to troszkę science fiction, bo, bo mówimy o, pewne, o pewnej przyszłości, natomiast... Yy, Zdecydowanie to może wyjść poza, poza taką krótką rozrywkę typu gaming, gdzie jakby VR ma głównie teraz albo takie zastosowanie, albo zastosowanie B2B, czyli mamy wirtualną fabrykę, możemy jakby w jakby sektorze jakby przedsiębiorstw, VR ma jeszcze takie inne, ale już też są bardzo takie niszowe. Biznesowe, jakby zastosowania. Z punktu widzenia konsumenta to jest głównie gaming, jakby i. i, i natomiast do, dokładnie tak jak tak sobie rozumiem. Z tym nie tylko gaming, bo jeszcze branża erotyczna. Ale to... <laughs> Aczkolwiek też widziałem takie wykresy a propos VR, tam porny seks, że to był ten pik zainteresowania, jakby na, na początku, jeszcze tam parę lat temu. Natomiast teraz już tak to jakby. Spadło, Padło, tak, tak hmm. spada to zainteresowanie. Padło, ale jakby. utrzymało, bo ja też to sprawdzałem, <laughs> utrzymało poziom wyższy niż, niż na początku. To też jest kwestia tego, że każda technologia, która pojawia się na świecie, ma swoje pewne etapy. Najpierw daną technologią się bawimy, korzystamy z niej z ciekawości, i ona się rozpowszechni dopiero wtedy, kiedy znajdziemy dla niej praktyczne zastosowanie. Pierwszymi samochodami ludzie jeździli. Dla zabawy, just for fun, dopiero później zostały wykorzystane gdzieś w transporcie, w logistyce, w wojskowości. Tak samo pamiętamy, jak każdy z nas miał pierwszy komputer. To co robiliśmy na tym komputerze? No nie programowaliśmy nic. No się, tylko zasuwaliśmy w różnego rodzaju gry i się bawiliśmy tym pierwszym sprzętem, pierwszym komputerem. Dopiero później jakieś rzeczywiste, rzeczywiste czynności zawodowe, pracowe czy społeczne zaczęły w tym komputerze dominować. Więc tutaj też ten VR, ten metaverse, te wszystkie nowe technologie są na tym wstępnym etapie, gdzie my jeszcze je poznajemy, gdzie się nimi bawimy. Zastosowań praktycznych trochę jest, bo wszystkie symulatory dla wojska, dla medycyny przemysłowe, no ale to jest bardzo wąska branża B2B, gdzie, gdzie koszty takiego symulatora są przeolbrzymie i robi się to latami, więc to zdecydowanie też nie jest dla przeciętnego konsumenta. Chociaż no z drugiej strony np. Nvidia właśnie opracowuje swoją taką wersję nazwijmy to w cudzysłowie metaverse, którą nazywają Omniwers, i to jest środowisko takie stricte przeznaczone dla inżynierów, programistów, grafików itd., gdzie oni po prostu mogą nawzajem pracować nad swoimi projektami, gdzieś tam sobie współdzielić swoją y, moc obliczeniową i tak dalej, i tak dalej. Także te, um, takie zastosowania praktyczne też mogą wkrótce bardzo szybko się w zasadzie pojawić. Tak, ja słyszałem o, o BMW fabrykach, gdzie oni odtworzyli jakby te fabryki dokładnie w wirtualnej trzecim metawersie, gdzie inżynierowie mogą spotykać się jakby w danej jakby już na placówce jakby razem wspólnie pracować. Więc jakby tak dla, dla, właśnie dla przemysłu dla pewnych społeczności, dla, dla grup, to może mieć zastosowanie. I to już już teraz może mieć zastosowanie przy odpowiednich inwestycjach, jakby i, no, no i kompetencjach. Natomiast tak jak rozmawiamy o, o, o szerokich grupach konsumentów, to, to, to na tą chwilę mniej. No tak, ale no, tutaj też jeszcze się pojawia chociażby koncepcja Ilona Maska, którą się dziś często przy okazji tych dyskusji Metaverse pomija. To znaczy właśnie mówi się o tych koncepcjach Marka Zuckerberga, Microsoftu, Epic Games, właśnie omniverse NVIDIA czasami się też przewija. Natomiast Elon Musk też pracuje przecież nad swoją jakby formą troszeczkę takiego interfejsu. interfejsu. Że rozszerzonej rzeczywistości mam tutaj tej na myśli neuralink czy po prostu szczepów takich, które miałyby nam w, w idealnym środowisku zapewnić interfejs rodem z CyberPunka. I sam Elon Musk zresztą, podobnie jak na przykład ojciec z PlayStation nie bardzo wierzą w tę koncepcję Marka Zuckerberga właśnie ze względu na tę konieczność, czy to zakupu jakiejś no, ja Google VR, soczewek AR i tego typu rzeczy i noszenia tego. Więc czy Elon Musk też tutaj, można powiedzieć, że w jakiś sposób pracuje nad tą koncepcją Metaverse i czy jego pomysł z Neuralink ma w ogóle sens jakikolwiek? Ja myślę, że ten neuronik to jest coś innego jednak, bo jakby metavers, jakby on, on się opiera, bo Elon Musk jakby dosyć barwnie skomentował całą koncepcję Web 3.0, czyli takiej, czyli to jest koncepcja przejścia z Web 2.0, który mamy teraz, gdzie mamy kilka dużych korporacji, które w jakiś sposób kontrolują internet, typu Google, Facebook i tak dalej. Web 3.0 ma być taką zdecentralizowaną siecią, opartą na blockchainie, gdzie właśnie każdy jest jakby troszkę współtwórcą i współwłaścicielem, i to też właśnie odnosi się do metaversu, jakby, czy właśnie od takich, jakby społeczności jak decentraland, które one też są o to, o to oparte. Natomiast Elon Musk komentował to, no, że na niego to trochę sounds like BS, może nie będę rozwija tego skrótu, jakby, ale no, no, no nie, nie jest fanem jakby tego typu rozwiązań i myśli, jakby, mimo że ja też nie jestem jakimś ultrafanem Elona Muska na w różnych dziedzinach, jakby akurat tym kontekście mogę się trochę z nim zgodzić, że to wiesz, to trochę jesteśmy w gronie, w którym myślę, że nikt z nas nie jest sławnym. <głos》głos》> no, słuchaj, no nie różnie może być. Natomiast, <głos》>. no jakby on w to nie wierzy, uważa to za jakąś taką wizję, która w praktyce być może będzie bardzo ciężka, żeby funkcjonowało. On pracuje na tym neuronik, natomiast myślę, że to jest jeszcze coś innego. To, to jest bardzo ciekawy temat, jakby, jak dla mnie, jakby w ogóle jakby jest, nasz mózg jest taką dosyć e, niezbadanym, nie jeszcze do końca organem, że tak powiem, I, i tutaj możliwości są ogromne. Natomiast to jest, wiesz co, to jest chyba w jeszcze większych powijakach niż, e, niż Metavers. I, I tutaj, co możemy z tym zrobić, to chyba jeszcze mniej ja, ja jestem w stanie powiedzieć, jakie to może mieć konsekwencje jakby niż właśnie z Metaversem, bo natomiast wydaje mi się, że to są jednak osobne rzeczy, że, że tu chyba bym nie, nie łączył tych tematów. Nie wiem, jak uważasz. czy wiesz no, prędzej założę soczewki z rozszerzoną rzeczywistością, niż dam sobie coś pod skórę do mózgu przyczepić, tak? Coś, czego nie będę mógł w każdej chwili sam sobie zdjąć, kiedy będę miał na to ochotę i nie będę miał nad tym, wiesz, kontroli. Więc tutaj trochę też Elon Musk ma swoje pobożne życzenia, że prędzej damy sobie coś wszczepić do głowy, niż wejdziemy do, do metaversum. Tutaj też trochę jest to, jest to szalony pomysł, bo Prawdopodobnie za dużo w cyberpanka pograł przez ostatnie miesiące, skoro tak twierdzi, bo to jest trochę kwestia, tutaj można by było sobie z Haranim porozmawiać, jak będzie przyszłość wyglądała, ale my, jako ludzie, jednak mamy te swoje odruchy biologiczne, gdzie dążymy do kontaktu z innymi ludźmi, kontaktu fizycznego, żeby gdzieś lepiej przyjść, porozmawiać tutaj, jak siedzimy we trójkę, niż na przykład siedzieć każdy z nas by siedział u siebie w domu. W goglach do wirtualnej rzeczywistości widzielibyśmy tylko swoje awatary. Też można obserwować taki trochę strach u ludzi, może nawet nie strach, obawę, czy, czy wstrzymanie przed nowymi technologiami, które być może za mocno będą wchodziły w, w nasze życie. Na przykład wszystkiego rodzaju roboty inteligentne. Większość ludzi przeraża to, że one są tak bardzo do nas podobne, że one są ludzkie. Zdecydowanie, jeśli będą na przykład serial Netflixie lepsi niż my, czy, czy gra Detroit Become Human, gdzie, gdzie te wszystkie cyborgi są praktycznie nie do odróżnienia od, od nas. Albo jeszcze starszy Blade Runner, na przykład. Tak, prawda? tak. To jest, to jest, ta to jest taka koncepcja. wizja, która okazuje się, że jak już gdzieś została zrealizowana, to na przeraża ludzi. I tak samo. Będzie się tyczyło każdej technologii. Być może część z nas nie będzie chciała w ogóle wchodzić do metaversum. Niektórzy być może ten neuroning sobie dadzą, dadzą wszczepić, ale to też musimy pamiętać, że grupa konsumentów nie jest, nie jest e, taka sama. Każdy ma inną motywację. Inną osobowość, inne, inne potrzeby, i tutaj na pewno zawsze będzie grono sceptyków wobec każdej technologii i grono zwolenników. Tylko pytanie, jak bardzo to się podzieli, w którą stronę. Natomiast neuralink to chyba będzie służyć do czegoś innego. Tak jak ja sobie to wyobrażam, to na przykład wchodzę do domu i myślę, nie wiem, włącz telewizor, włącz światło. Pewna taka integracja, jakby z urządzeniami, które są w sieci, których nie muszę już używać żadnych pilotów, tylko jestem w stanie kontrolować je jakby przez mój wszczep jakby w głowie. Natomiast to jest no troszkę coś innego niż, niż, niż właśnie tak, takie... Tak, chociaż no, wiesz, uważa to za taką stricte alternatywę dla tak? tej koncepcji okay. Marka Zuckerberga. Ale ja bym tutaj też chciał z wami na temat blockchaina i tokenów NFT, bo tym też się przewinął ten temat właśnie przy okazji Decentralandu, który jest właściwie całkowicie oparty na blockchainie. No to te tokeny NFT w zasadzie bardzo mocno zaczęły się kojarzyć z tych, Metaverse i niejako no stawia się teraz obecnie pomiędzy Metaverse a tokenami z równości. I według ekspertów tego rynku tokeny NFT będziemy wykorzystywać w Metaverse do potwierdzenia często jakiejś własności właśnie nad ruchomościami, nieruchomościami w całym świecie, a nawet certyfikowania do naszego wirtualnego awatara i w ogóle potwierdzania naszej tożsamości. No ale czy faktycznie my potrzebujemy tych tokenów w i potrzebujemy blockchaina w Metaverse? Czy może jednak to jest po prostu taka koncepcja, która się gdzieś pojawiła i przy, niejako w cudzysłowie przyczepiła do tego, ale de facto to nie jest niezbędne w tym Web3.0, żeby stworzyć po prostu właśnie taką wielką, potężną wirtualną rzeczywistość? To znaczy taki jest plan, taki jest plan, żeby właśnie NFT jakby w tym świecie opartym, zdecentralizowanym, opartym o blockchain, po pierwsze by poświadczało, że jesteśmy właścicielem jakichś przedmiotów jakby wirtualnych, tak, natomiast które mają jakby realną jakby tutaj reprezentację, no bo bądź też właśnie, więc to, tylko że na razie to jest jakby coś, co może się wydarzyć w przyszłości jakby, bo oba rozwiązania oparte są o blockchain, jakby te metawersy mają swoją walutę, która też jest zwykle oparta właśnie jakaś kryptowaluta o blockchain, więc jakby to funkcjonuje jakby na, 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 na tych samych jakby takich technologicznych założeniach, więc to, to może w ten sposób funkcjonować. Natomiast na tą chwilę NFT no to jest po prostu y, głównie prawo własności do JPG i ono nie ma tak naprawdę oprócz takiej spekulacyjnej, jakby bo nie ukrywam, czy w ogóle nie ma co tego ukrywać, dużo ludzi jakby zarobiło dobre pieniądze jakby na tą chwilę, jakby na, na inwestycje w NFT, natomiast nie mówi się o tym, że pewnie jeszcze więcej ludzi dużo straciło, jakby zainwestowało jakby w, w te NFT i teraz po prostu mają prawo własności, mogą powiedzieć kumplowi, że mają tego JPG i... Nic, nic więcej. Więc te światy, odpowiadając, one, one mogą być połączone i pewnie docelowo będą połączone, bo, bo, bo teraz, gdzie jesteśmy z NFT, jest taka krzywa innowacji Gartnera. Jest taki właśnie, na samym szczycie, jest taki szczyt Plato of Inflated Expectations, jak to powiem tu po angielsku, czyli jakby to jest to, kiedy my myślimy, że to będzie coś, coś wielkiego, kiedy dużo ludzi w to inwestuje, właśnie jest duży taki popyt, i w tym momencie jest właśnie NFT. Natomiast właśnie ta banieczka powoli jest przekuwana, bo też jak spojrzymy sobie na wartość NFT od kilku miesięcy, taką średnią wartość, to ona. Podejrzewam, w ostatnim miesiącu spadła o kilkanaście procent, więc jakby więcej. Ale więc z jakby... drugiej strony, na przykład wiesz, że API, API.html mimo to, co ciągle zyskuje na popularności, i stał się w zasadzie na najpotężniejszą kolekcją tokenów NFT. Pogratuluję tym, którzy kupili to w odpowiednim momencie, bo, 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 bo pewnie jakby są w stanie jakby na tym zrobić. Natomiast z punktu widzenia technologii NFT nie było do tego potrzebne. To jest po prostu klub lojalnościowy i ja to równie dobrze mogłem no, to, to wydać prawda. jakby karty fizyczne. Natomiast NFT tutaj jest ciekawą technologią wykorzystaną do tego, żeby zrobić hype wokół tego klubu, natomiast de facto dało się to zrobić też z inną technologią, jakby że jeżeli ta wartość nie jest w samym NFT, jakby w, w tym jpeg u tylko wartość de facto jest potem właśnie w uczestnictwie w pewnym klubie, który ma jakieś tam swoje przynależności, więc jakby na tą chwilę jakby jest to trochę bańka, która Podejrzewam, teraz właśnie stanie przykuta i to NFT, ten hype troszkę opadnie. Natomiast w przyszłości, jakby to, ta krzywa idzie tak, że potem to spada, ale potem to idzie, idzie właśnie w górę do właśnie jakiejś produktywności i do realnych zastosowań. I, I to, co powiedziałeś, właśnie te certyfikaty własności w metaversie, kiedy, kiedy to się rozwinie, to właśnie może być realne zastosowanie NFT I, i wtedy to być może będzie miało sens. Natomiast, no to pewnie jeszcze jesteśmy, musimy chwilę na to poczekać. Przyznam się szczerze i wprost, nie jestem fanem NFT ani, ani blockchaina. Pierwsza rzecz, stoi to w opozycji do trendu, bardzo silnego trendu, jakim jest ekologia i dbanie o naszą planetę i zwracanie uwagę na to, żebyśmy miejsca, w którym wszyscy żyjemy, nie, nie, nie niszczyli. Jedna transakcja bitcoinowa czy, czy, czy NFT pobiera tyle energii, co 10 tysięcy wleży płatności kartą kredytową. Więc tutaj już jest jeden problem. Od wielu lat mówi się, że Ethereum bodajże pracuje nad tym, żeby te wszystkie transakcje... Przeszły z Proof of Work na Proof of Stake i wówczas według analityków no, to miałoby obniżyć energochłonność nawet tysiąc krotnie. Tak, tylko czy zostało to jeszcze wprowadzone? czy jest no jakaś Na razie data? nie, ale no coś jest pracowany nad tym problemem. Natomiast wiesz, no, są też blockchainy, które faktycznie działają w Proof of Stake i też częściowo na przykład tokeny NFT są tam emitowane i wykorzystuje się je. Tak, tylko wiesz, no bardzo dużo, jeśli patrzy się na to, jak NFT jest komunikowane w sieci, na Twitterze, wystarczy napisać jakikolwiek tweet, gdzie użyjesz hashtaga NFT czy coś w tym stylu, to zaraz boty ci się zbiegają i komentują, udostępniają Twoje posty. Jakieś konkursy są związane z kupowaniem NFT. Przypomina to bardziej komunikację NFT, jeśli tak patrzymy globalnie, promocję kasyna online, bo w, jeśli jesteśmy w kasynie online, czy nawet w Jesteśmy w prawdziwym kasynie i sobie w coś tam gramy. To co chwilę dostajemy komunikat. Ktoś wygrał 100 dolarów, ktoś wygrał 1000 zł, ktoś wygrał ileś, tak? Nie mówi się, kto ile stracił, tylko że kto ile zyskał. I świat NFT zwolennicy mówią: o, ktoś kupił działkę wirtualną koło Snub doga i wydał 400 tysięcy dolarów. Ktoś kupił jak za 2 miliony? Nie że tutaj się wtrącę, ale to jest identycznie jakby w przypadku. W... Second Life, tak w sensie i do tego wtedy nawet nie potrzebowaliśmy blockchaina, tylko nawet, nawet wtedy też mogliśmy tak. kupować wirtualne działki, tam że z... Tak, tak, i wiesz, to są takie przykłady, które pokazują, że coś się stało, to są przykłady jednostkowe. Teraz zobaczmy, zastanówmy się i porównajmy to, ile na przykład dziennie jest kupowanych samochodów e, superkarów za, za kilka milionów dolarów. Ile setek e, na świecie nieruchomości wartych plus 10 milionów dolarów jest, jest przychodzi z ręce do, z rąk do rąk, tak? Jaki jest obrót dóbr luksusowych w porównaniu do tego, jaki jest obrót y, NFT w ogóle cały jeśli się spojrzy na wartość. Y, Rynku kryptowalut versus rynek złota, rynek w ogóle całej gotówki, no to to jest malutkie porównanie jak Ziemia do, do, do Słońca, wielkość tego obrotu, tej wartości. Więc myślę, że tutaj dużo, dużo, za dużo się mówi o tym, wychwala tego, gdzie tak na dobrą sprawę, jak jak ten odpływ nadejdzie. No, to wiele osób zostanie na plaży bez, bez gaci, po prostu przysłowiowych, przy, przy okazji czy kryptowalut, czy, czy NFT. Oczywiście są jakieś zastosowania. Bardzo często, jak rozmawiam ze zwolennikami, to jestem z charakteru złośliwy i pytam ich, jakie są. Zaskocz mnie zastosowaniem blockchaina, zaskocz mnie zastosowaniem NFT, na którego ja nie, nie ma. Innego rozwiązania, tak, na przykład płatność NFT czy, czy kryptowalutą. No, mamy konta swoje bankowe, mamy karty, można tym płacić. Ja nie widzę problemu, żebyśmy po prostu, tak jak teraz, na przykład, kupuje się w aplikacji Oculusa Grycza czy jakieś inne oprogramowanie, po prostu mam podpiętą kartę i wpisuję cztery cyferki i kupuję dany produkt. To jest bardzo proste. Więc po co mi po to było, po co mi tam rzucać NFT czy kryptowalutę, którą muszę kupić najpierw? Czyli muszę do, żeby coś kupić wirtualnie będę musiał dokonać dwóch transakcji zamiast po prostu wpisać cztery, cztery cyfry, żeby uwierzytelnić przelew. No. Wiesz co, no, czy w przypadku akurat, jeśli chodzi tutaj o kwestie takie finansowe, fintechowe, no to często o kryptowalutach się mówi, że jeśli chodzi na przykład o transfery międzynarodowe, to, on, to to jest po prostu tańsze i szybsze paradoksalnie niż takie no, tradycyjne przelewy bankowe, zwłaszcza w tych rynkach na przykład rozwijających się jak afrykańskich. Być może to znajdzie takie zastosowanie, być może rzeczywiście, jeśli to będzie szybsze, praktyczniejsze dla, dla odbiorców, e, no to wtedy jak najbardziej niech sobie, niech sobie blockchain, niech sobie e, kryptowaluty działają. Ja nie mam nic przeciwko, tak. Każda technologia, która jakoś tam nasze życie usprawni, przyspieszy, to jest super rzecz. Należy to wspierać tylko. Na razie porównując liczbę publikacji i tego, ile się o tym mówi, a, a ile jest takich praktycznych zastosowań, no to widzę tutaj trochę jest ten rozjazd a, zbyt duży. I też bym chciał porozmawiać z wami właśnie na temat pomysłów marek i czy, które gdzieś tam wskazują, jakby mogły wykorzystywać w przyszłości Metaverse, albo jak będą chciały to robić, lub jak udają, że to teraz jeszcze trochę. Mam tutaj na myśli chociażby Donac, bo wydaje mi się, że on ma najciekawszy pomysł, jeśli chodzi o Metaverse. To znaczy siedzi, zapowiedziała, że sobie stworzy w tej wirtualnej przestrzeni swoje własne takie cyfrowe restauracje z prawdziwymi i wirtualnymi produktami. Z dostawą do domu. toż cokolwiek znaczy te wirtualne produkty z dostawą do domu. No ale jak by właśnie miało to wyglądać taka obsługa klienta w wirtualnym świecie? I rodzi się tutaj takie pierwsze podstawowe pytanie, dlaczego ktoś w ogóle miałby połączyć się z Metaverse, żeby pójść sobie do cyfrowego McDonalda po to, żeby sobie zamówić produkt z dostawą do domu, zamiast wykorzystać, nie wiem, Pyszne.pl lub Uber Eats. Słuchaj, to jest bardzo słuszne pytanie. Ja tak. Nie wiem, czy znaczy ja wiem, nie by... wiem, czy ci podam jakby tak. dobrą, W twoim w pytaniu jakby... zawiera się odpowiedź. Jest, tak. nie, ale ja, ja, ja też sobie wyobrażam sobie oczywiście, że przeciwnicy, yy, yy, znaczy, no. Jakby moi adwersarze zaraz by mogli stwierdzić, że no okej, okay, no ale kiedyś byś mógł powiedzieć tak samo, po co ktoś miałby korzystać z Pyszne.pl, może sobie przecież zadzwonić do restauracji. Tak, tylko że przy, po prostu przez aplikację to się robi szybciej, a ja nie widzę jakby, jakby mogło to być szybciej w momencie, w którym ja sobie wchodzę do cyfrowego McDonalda i i tak stoję w kolejce, tylko że cyfrowej. Dlaczego zamawiasz jedzenie? No bo chce je mieć, po prostu zjeść tak. Czyli będziesz chciał, żeby przyjechał do ciebie jak najszybciej, jak najszybciej więc, więc wykorzystać najszybszą, najszybszy sposób do tego, aby, aby to jedzenie dostać. I zakładanie, powiedzmy, okularów do wirtualnej rzeczywistości, logowanie się do aplikacji, chodzenie po tym McDonaldzie, zamawianie zajmie ci trzy razy więcej czasu niż przez pyszne.pl. I to jest bardzo duży błąd McDonalda, moim zdaniem, niezrozumienie podstaw za, za, za zachowań konsumenckich, bo... Dobra luksusowe, jeśli idziesz do sklepu Louis Vuitton, to wtedy to, że robisz te zakupy, jest pewną dla ciebie gratyfikacją, jest pewną dla ciebie zabawą, doświadczeniem, że masz bardzo miłe panie, że możesz wejść do sklepu, w którym jest wszystko drogie i wiesz, że cię na coś stać. Więc taka wirtualna rzeczywistość może się sprawdzić w kupowaniu dóbr, na przykład. Luksusowych, tak, kiedy ten experience kupowania jest ważny. E, no... No i kiedy może być też problem na przykład z dostępnością w danym miejscu, tak sobie wyobrażam, że na przykład w jakimś kraju mogłoby nie być oficjalnego sklepu Apple, albo nie wiem, Ferrari, ktoś gdyby chciał sobie kupić, to sobie po prostu pójdzie do takiej wirtualnej przestrzeni. Tak, tak. I tutaj rzeczywiście to inwestowanie w ten experience zakupowy jest, ma, ma sens. A gdzie na McDonald's? Idąc tutaj od stacji metra, minąłem dwa, dwie restauracje McDonald's, nie, no to... Wiecie, to już trzy lata temu pamiętam, znaczy no cztery lata temu w konkursach królował wirtualny salon Skody, więc i nie potrzebowali do tego metaversu, żeby, żeby coś takiego y, zrobić. No jeśli chodzi o McDonalda, ja nie wiem, w którym oni środowisku chcą wprowadzić te, te sklepy, no bo tu, tu, w sensie te restauracje, no bo, bo są też takie akcje ja ze Stanów, znam Chipotle, które zrobiło właśnie na Robloxie, jakbyś tam, gdzie można było wygrywać kupony do wykorzystania w realnym świecie. No i to, to jako dotarcie jakby do tej grupy, no to, to może mieć sens, bo ktoś, jeżeli już i tak gra w tą grę jakby i tam napotka jakby no pewną reklamę, to jest content marketing, product placement, zwał jak zwał, różnie można to nazwać, ale wtedy przy okazji, to jest okej, okay, ale specjalne wchodzenia to pewnie tak jak mówiłeś, z hm no ktoś Pewnie ktoś zainteresowany wejdzie raz, jakby zobaczy i więcej nie wróci, bo po prostu no, wygodniej jest zamówić to, to jedzenie w inny sposób. No, to moim zdaniem to jest taki news, że ktoś tam usłyszał, że, że metawers jest fajnym rzecz. Jest news PR-owy, że to jest pierwsza, nie wiem, restauracja, która wchodzi, więc pewne cele pod kątem, potem w kan zawsze jest ilość zmianek i potem wartość PR-owa. Więc jakby być może my właśnie podbijamy tą wartość PR-ową, i to jakby że o tym mówimy, to jest kolejne parę dolarów do zgłoszenia w KAN, jakby jeśli chodzi o, o tego McDonalda. Natomiast, tak jak mówię, no myślę, że Konsumenci to jeszcze długo się tam nie pojawią, jakby, żeby, żeby te burgery zamawiać. Więc... No, chyba, że kolejny zestaw mata wprowadzi. bo no, <grym> no, no, chyba, no, że to no, no, dostępne tylko włącznie w cyfrowym tak tak, 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 tak samo jak, żeby kupić zestaw maty, w trzeba było ściągnąć aplikację mm, i pokazać coś w tej aplikacji. Rzeczywiście ludzie to robili, ludzie to działali. I tutaj też jest kolejny aspekt. Jeśli celebryci, influencerzy zaczną nawoływać i będą się angażować, że właśnie będzie, nie wiem, zestaw Kyle Jenner w McDonaldzie, no to ludzie zaczną e, kupować Google Oculusa dwójkę Questa za, za tam 1700 zł po to tylko żeby. Wejść do tego McDonalda, który, w którym będą mogli zamówić dzięki temu jej zestaw. tak? Więc tutaj może być jakaś szansa na to. Tylko że ile też razy można sobie wchodzić do tego McDonalda i kupić ten zestaw od, od jakiegoś celebryty? Zrobimy to raz, dwa i później albo musi wjechać kolejny celebryta, kolejny zestaw, albo coś innego, jakaś grywalizacja. Bo, znaczy, bo... Natomiast to jest bardzo ważny punkt, bo w ogóle celebryci, influencerzy to odegra... o, powiem, acz będą odgrywać bardzo dużą rolę. W... Przekonywaniu ludzi, jakby, żeby wchodzić do tego świata. I to, no to już to, widzimy przy okazy w te, chociażby, prawda? Dokładnie, więc jakby to, 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 te dwa światy będą sprzężone, jakby to, to, to na pewno. I tutaj chciałbym z Wami na końcu porozmawiać troszeczkę o takich realnych zastosowaniach metaweru, do czego mógłby nam się on przydać. bo Już teraz na przykład wykorzystuje się technologię VR, jak tutaj wspomniał Artur, na przykład w środowiskach żołnierzy, szkolenia żołnierzy, lekarzy itd. Ja też widziałem oczywiście takie programy szkoleniowe dla górników, pilotów czy właśnie pracowników przemysłowych. Czy to mogłyby być właśnie te realne zastosowania tego naszego cyfrowego środowiska, czyli na przykład właśnie trenowanie pamięci mięśniowej, i przygotowywanie nas do pracy w jakimś środowisku, zanim jeszcze podejmiemy się je na żywo, ale też tutaj się właśnie przy okazji, jak rozmawialiśmy o tym w się pojawił temat jakiejś grywalizacji i tego typu rzeczy. I w zasadzie to się troszeczkę już dzieje, bo powstają takie gry, które się nazywają po prostu play to earn, tak? W sensie są w takiej, w takiej w formie kategorii, że po prostu sobie tam gramy po to, żeby zarabiać dosłownie. W sensie, na przykład, zbieramy jakieś tokeny NFT, a potem je możemy sprzedawać lub coś w tym stylu. Pytanie też, czy właśnie to środowisko cyfrowe mogłoby nam w, w taki sposób z, znaleźć, jakby w taki sposób nam zastosować jakieś rozwiązania, też stricte umożliwiające konsumentom zarabianie gromadzenie gdzieś tego kapitału itd., tak na przykład właśnie też na początkowych fazach, po to, żeby gdzieś zwiększyć tę adaptacyjność. To znaczy tak, bo część rzeczy, o których powiedziałeś, to, to po prostu nie musi być nie metafora, tylko to jest VR. Nie, to, po jest VR po prostu. to jest VR. Tak, jakby I jeśli chodzi o VR, to on już ma, on już od, od jakiegoś czasu miał właśnie takie no, fajne zastos zastosowania. Chociażby też była kampania w Kan, gdzie zakładano gogle VR-owe dzieciom i była przy robieniu szczepienia po prostu. I, i cały proces szczepienia to było, że podlatywała jakaś tam pszczółka czy ktoś i tam kuła i dziecko w ogóle nie, nie czuło jakby bólu, no bo było w tym świecie, gdzie to był po prostu jakiś tam mały owad, który cię Kuje, kuje w ramię. Więc jakby VR, on będzie miał dalej zastosowania właśnie przy szkoleniach, przy, nie wiem, właśnie w fabrykach, jakby tego typu tego, tego, tego przemysłowe. Tylko do tego nie potrzeba stricte metaversu jako, jako takiego, jako taki takiej taki globalnej sieci powiedziałbym ludzi. No chociaż już wtedy łatwiej byłoby na pewno szkolić tutaj na przykład międzynarodowo pracowników, czy międzykontynentalnie, wręcz połączyć ich naraz w jednym środowisku, prawda? Wtedy. No, natomiast pytanie, czy trzeba metawersu, czy to po prostu nie jest sieciowe rozwiązanie w VR-ze? No to, 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 to jest jakby zastosowanie metawersu. To jest bardzo ciekawy temat i jakby myślę, że dużo osób się, się właśnie głowi na tym, gdzie to realnie mogłoby dać tą wartość. Na, na pewno ja nie jestem aż takim tutaj krytykiem blockchaina. Wydaje mi się, że po prostu na tą chwilę jeszcze nie do końca wiemy, ale że to może mieć jakby duże zastosowanie duże właśnie w takiej przekładalności jakby pomiędzy środowiskami. Bo teraz jakby mamy tak, że to są jednak pewne zamknięte środowiska, nie ma Facebooka, Twittera czy jakieś innych rzeczy, natomiast docelowo, ta wizja internetu jest taka, że ja mam jakąś swoją identyfikację online'ową i jakby te same charakterystyki przenoszę przez właśnie to prawo własności, jakby to też tym, czy, czy, czy oparte o, czy, czy NFT, między różnymi środowiskami. Jakby to jest, wydaje mi się, ciekawa wizja, jakby, że ja nie mam osobnego konta w Fortnite, w Robloxie, gdzieś tam, tylko mam po prostu jedną swoją postać, która ma nie wiem, swoje charakterystyki, swoje, nie wiem, przedmioty, yy, które nie są ograniczone do jednego środowiska. I to jest ciekawa wizja, jakby, jeśli chodzi o, o, o ten internet przyszłości, bo, 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 bo to, co Mark stara się zdefiniować i, i starał się, no to on się, on nie mówi stricto o metaversie. To jest próba definicji, jak będzie wyglądał internet, yy, jak on będzie miał wpływ na nas za. I to właśnie ta perspektywa, chyba, jest zbyt krótka na tą chwilę, że to nie jest trzy lata, bo my mamy tendencję do przeszacowywania wpływu w krótkim okresie, a nie do szacowywania tego wpływu w długim okresie. Więc w długim okresie to może być kolosalny wpływ, tylko po prostu na tą chwilę może być jeszcze bardzo ciężko powiedzieć, jak to, jak to będzie wyglądać, bo to jest no kwestia dziesięciu czy, czy jeszcze kilku lat po tych dziesięciu dalej, żeby zobaczyć, jak ten internet będzie wyglądał z nowymi technologiami. No, prawdopodobnie firma, osoba, która wymyśli aplikację i umożliwi przeskakiwanie ze swoimi rzeczami, czy awatarami, czy jakimiś ubraniami pomiędzy metawersami, no, to będzie aplikacja, która będzie bardzo dużo warta, a jej twórca będzie bardzo, bardzo bogaty, bo już takie prace. Trwają, ludzie inwestują, duże firmy w tworzenie takich aplikacji. Rzeczywiście to może być mm, jakaś wartość. Wspomniałeś o tych systemach różnych pay to earn. E, największy rynek growy to są aplikacje mobilne, gry na aplikacjach mobilnych. I czy tam się taki system sprawdził, że im więcej grasz, tym więcej zarabiasz? Ja, w zasadzie jest odwrotnie, jest pay to win często. No <laughs> właśnie. E, jeśli to się nie sprawdziło na, w rynku gier mobilnych, czy mniejszym delikatnie rynku gier konsolowych czy komputerowych, no to moim zdaniem absolutnie nie ma prawa się sprawdzić w, w wirtualnym świecie, bo to nie chodzi o platformę, z jakiej korzystamy, tylko o, o motywację człowieka, tak? Więc, więc tutaj e, no w metaversie mam wrażenie, w wirtualnej rzeczywistości chce się już próbować różne rzeczy, i mówi, że to będzie fajne, że to będzie breaking point, tylko trzeba sobie przypomnieć, czy te rzeczy już gdzieś kiedyś na innych platformach nie były wypróbowane i, i, i czy tam to wyszło, czy tam po prostu to nie poniosło samotnej klęski. No, dużo serwisów społecznościowych prowadza różne funkcje, z których się wycofuje. Które są, są w topą. Na przykład na Facebooku nie można już ogłoszeń o pracę dawać, a była taka opcja. No LinkedInie nie można już chyba relacji dawać, chociaż też to No nota. właśnie, więc, więc nie wiem, czy zauważyliście, ale na przykład na fanpage można wgrywać podcasty na Facebooku. Ktoś z tego korzysta, nie, no bo wszystkie, wszystkie no, platformy Spotify, podcasterskie Apple są. podcast, tak, dokładnie. Nie, nikt nie będzie na Facebooku tego robił, tak samo jak kiedyś Facebook chciał być drugim Twitchem, też mu to nie wyszło, tak? Więc tutaj na siłę pchanie różnego rodzaju funkcji, które już gdzieś działają do, do, do metaversum, do wirtualnej rozszerzonej rzeczywistości, no to też trzeba być z tym bardzo ostrożnym i rozsądnie zrobić dobry research, sprawdzić, czy po prostu ludzie tego chcą. No cóż, to ja dziękuję wam bardzo w takim razie za te rozmowę i za podzielenie się swoimi opiniami dotyczącymi metawersji i też rozwoju tej, no, nie powiem, że platformy, bardziej po prostu rozwoju internetu i technologii w przyszłości, cóż. Ja nazywam się Damian miało ze mną był Artur Roguski i Filip Beźni Beziński, a was wszystkich zapraszam na nowymarketing.pl i do odsłuchania pozostałych podcastów z naszego Trendbooka, czyli o tokenach NFT, influencer marketingu, cancel culture, retailu i Q-commerce. Trzymajcie się Cześć.